raz jeszcze witam Państwa. To, co miałem do powiedzenia właściwie na temat felietonów Maćka, zamieszczonych w tomie Ryba Ludojazd, książki, która jest bohaterką tego dzisiejszego naszego spotkania, napisałem o tym posłowie, więc specjalnie nie ma sensu, żebym się powtarzał, chociaż z góry przepraszam, że parę słów pewnie powiem po raz drugi. Ja bym chciał powiedzieć, to jest bardzo dobra książka, ale proszę Państwa, ja uważam, że po prostu Maciek Rybiński nic rzeczy nie pisał. Więc tu jest pewien problem. Pewien problem dla mnie, bo poznałem go w latach uznawanych powszechnie za niesłuszne, kiedy był moim takim. Nigdy to nie była jakaś przyjaźń, jakaś tam bliższa znajomość, no po prostu daliśmy się, bo no, taki to był czas, koniec lat 70. I potem takie moje duże zdziwienie jednak, zaskoczenie i wielka radość jednocześnie, kiedy około roku 80. na ostatniej stronie ITD po prostu szalał. To co robił wtedy, ukazało się niedawno zresztą, o ile pamiętam, Krysiu, prawda? Tak, to było parę miesięcy temu. Felietony z ITD zostały opracowane przez Krzysia Berharda. Ryba w czerwonej zalewie. O, ryba w czerwonej zalewie. Teraz mam rybę ludojada. Chyba rybę ludojada lepiej trochę znam już, bo to się mijało jakoś w moim życiu. Byłem gdzieś obok niego jakby, no, nie przez cały czas, bo tam była sprawa emigracji, ale potem Maciek wrócił z Krysią kiedyś, co bardzo mile wspominał, krótko, ale też pracowaliśmy razem, więc to jakoś taki był pewien krąg i tu raptem Maciek mojej ogromnej radości w pewnym momencie z Krystyną razem zaczęli pracować w Rzepie, gdzie mieli też, i to może warto wspomnieć to nazwisko, mimo rozmaitych warto po prostu wspomnieć, czyli Maćka Łukasiewicza, który był ewidentnie admiratorem twórczości Maćka. I potem to, co się ewentualnie, wszystkie konflikty, które świętej pamięci autor Ryby Ludojada miał w mojej redakcji, nie łączyły się z osobą tamtego redaktora, z innymi redaktorami, redaktor o których nie będziemy mówić. Redaktor nas wyrzucił w tym samym dniu, obydwa. I to było przepiękne, ponieważ wyrzucił ich, oni poszli do Krakowa, tam sobie tenże sam redaktor, tego też dobrze wiedzieć. No i to było bardzo piękne. Maciek potem ludzi rzeczy trzymał się Rzepy, odchodził, wracał, tak bym powiedział. Tu mamy jego wybór, jego tekstów, dokonany przez Dominika Zdorka. Niestety zdaje się, go nie ma tutaj. Jest, witamy Dominiku. Panie Dominiku, prosimy. Bardzo prosimy, bo jeszcze chciałem znać, mówiąc prawdę, pozostanie jeszcze dotyczące tego wyboru, ponieważ ja byłem tym wyborem zachwycony. No, nie dlatego, że... Ale Maciek pisał te felietony, to jest haruwa, proszę Państwa. No, dzień w dzień prawie ukazuje się felieton. No przecież ile można trafiać ciągle w setno, prawda? Więc tu na pewno był wybór. W każdym razie wybór jest znakomity. Wybór jest znakomity, to są teksty świetne. To są teksty gazetowe, na ogół tak się mówi, prawda? I bardzo słusznie. Gazeta, kiedy się mówiło do mycia szyb, do owijania śledzi, no żyje jeden dzień. No, prawda jest. Ale dlaczego te teksty? Proszę je przeczytać, bo po ładnych paru latach, jak one znakomicie się trzymają. I tutaj chciałem już przechodząc do tego, co właściwie mam do powiedzenia. Wydaje mi się, czy Maciek to czuł, to nie ja na ten temat mógłbym coś powiedzieć. Wydaje mi się, że Krystyna może najwięcej na ten temat wie. Chodzi mi o to, Rybiński napisał książkę, której jestem admiratorem ogromnym, zdaje się, że niestety nielicznym, Bruderschaft z Belzebubem. To była ostatnia jego rzecz, którą chyba wydał za życie, tak mi się wydaje. Proszę Państwa, no to jest książka, która pokazuje, że gdyby tylko chciał,
gdyby tylko chciał, to, no to jest po prostu świetna proza. Jest to świetna proza. Ja nie widziałem jakieś odbicie Jerofiejewa polskiego. On sam przyznawał się raczej do Zingera tutaj. Tam są rzeczy kapitalne z punktu widzenia czysto literackiego. Na przykład relacje w pewnym momencie przejmuje Wieszak. Wieszak, Mebel. No to jest coś takiego, to inny wielki polski pisarz współczesny, aczkolwiek zupełnie innej opcji. Andrzej Bart napisał kiedyś taką książkę, zresztą jedyną książkę dobrą, jaką napisał, Rydny w Api, gdzie bohaterem uczynił obraz, no, który po prostu pokazuje życie rodziny, życie Polski, życie Europy. To samo było w wypadku książki Maćka. Trudno. On był dziennikarzem. Jeżeli napisał, że to brzmi jak w ogóle, no to trzeba wyliczyć skalę. Felieton to nie jest sztuka ani rzemiosło. To jest światopogląd. To był światopogląd felietonisty. I to był światopogląd wielkiego felietonisty. Nie waham się tutaj porównywać go. No, ja wiem, że to brzmi jakoś tak strasznie historycznie, ale naprawdę nie mieliśmy lepszych ludzi niż Bolesław Prus, niż Antoni Słoniński. Kisiel. To jest ten sam ciąg. Jeżeli dzisiaj, parę dni temu, czytam w miesięczniku Press wywiad na, nie wiem, 10 stron z Danielem Pasentem, który opowiada o tym, że szczytem polskiej felietonistyki to jest on, Stoma, nie wiem, Tepic pewnie przypomniany, to się robi słabo, bo to nie chodzi o to, że tutaj nawet specjalnie nie wymieniam Kisiela, który był przecież świetnym facetem i znakomitym felietonistą, ale to jest jednak coś jeszcze innego, To nie było żadne humory. Jak można to w ogóle stawiać w jednym rzędzie, nie wiem, no, Groński, Stoma, no przecież to no. I tutaj człowieka, który dzień w dzień zmuszał nas do myślenia, zmuszał nas do refleksji, do śmiechu pobudzał. Przecież to było ciągle wesołe, no przecież humor u Maćka. To był człowiek, w ogóle tak mi się zdaje, ja to gdzieś tam tutaj się wspomniałem o tym, tak z lekka. Maciek był w sumie bardzo liberalnym człowiekiem, tak mi się wydaje. Miał taką otwartość do ludzi, do ich poglądów. Nie chcecie moich? Trudno. Przeżyję to. Ja wam podpowiadam tylko. Ja myślę tak. Może weźmiecie coś ze mnie. Myśmy brali, proszę państwa, myśmy brali bardzo wiele. Takich sądzę jak ja, to było bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy zaczynali dzień od w ogóle lektury tego, co Ryba napisał. Ale, żeby to nie było za pięknie, bo chociaż wieczór jest taki, no, lekko nostalgiczny, to powiem też, że wrogów mu też nie brakowało, w mojej redakcji również. Sam pamiętam historię, jedną z nich tutaj wspominam, że jak śmiał Rybicki zabrać głos w sprawie, na której się nie zna. No nie zna. Nie zna. Nie był profesorem sztuki, ale jak ktoś nasrał, przepraszam bardzo, no nie wiem, na krzyż, no to coś miał do powiedzenia. Może to nie było dokładnie tak, ale to jest sens taki. Proszę państwa, mam no takie wrażenie. Przeczytałem raz, drugi te felietony, przy niektórych zalecywałem się śmiechem. Jeden z nich, z tego co wiem, z najlepszych, Marcin Wolski, za chwilę tutaj przedstawi państwu. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że chociaż od śmierci Maćka już coraz więcej czasu mija. Dwa lata już. To pojawiają się ludzie, którzy ten światopogląd ukazują. To nie mamy w tej chwili kogoś takiego. I to jest szalenie smutne. To nie znaczy, że mam nadzieję, że tak będzie zawsze. Proszę państwa, myślmy wszyscy o Maćku, czytajmy to, bo warto. Dziękuję bardzo.